się nowe konkurencje, przybywa zawodników. W tym roku po raz pierwszy odbywają się konkursy w konkurencjach Western. Jest ich kilka. Poza tym mieliśmy taką namiastkę rajdu długodystansowego. Poza tym nową konkurencją była konkurencja Hunter Pleasure. A poza tym całe mnóstwo konkurencji pleże, to jest konkurencja w strojach historycznych, w strojach arabskich, konkurencja ujeżdżenia, skoków przez przeszkody i wszystkie konkurencje podzielone są na klasy dla juniorów i seniorów. Mistrzostwach Polski koni czystej krwi arabskiej wziął udział 61 zawodników z różnych państw. Gościmy ekipę jeźdźców z Austrii, z Niemiec. Również mieliśmy reprezentanta Szwecji w konkurencji rajdów długodystansowych. Trzy lata temu, jeszcze gdy nie istniało nasze stowarzyszenie, byli na pokazie w Janowie. Co prawda nie z Arabami, tylko z koniami huculskimi, z koniem arabskim, żeby pokazać, że to też jest koń, którego możemy używać do takiej sztuki jak uczestnictwo konne. I bardzo fajnie się sprawdzają. Oczywiście nie wszystkie, ale większość Arabów przyjemnie nosi łuczników i łucznicy chętnie też strzelają z konia gorącej krwi arabskiej. Myślę, że nasza impreza rozwija się, przybywa jeźdźców, przybywa koni biorących udział w tych zawodach. To jest powód do radości.